Z raportu inżyniera Bolewskiego wynikało, że w rejonie Głuszycy zamiędzy stawami, opisywał to jako stawy, nie używał żadnych informacji. To sobie znajdziecie właśnie w opracowaniach geologicznych inżyniera Bolewskiego, które dotyczyły przydatności tych ziem dla Polski po 1945 roku. Z jego raportu wynikało, że niedaleko miejscowości Geszcze Puste, czyli dzisiejszej Głuszycy, a niemiecki jego Wistesgerdorf, znajdują się podziemne kompleksy robocze, gdzie można było znaleźć fragmenty pozostałości obozów, pozostałości placów budowy, rozkopanych sztolni, jak i wielu miejsc, które świadczyły o szybkim, błyskawicznym maskowaniu i zacieraniu śladów. Jednym z tych miejsc miało być coś, co my po latach nazwaliśmy wentylatorowną. Opowiadał o dwóch kominach ceglanych, o miejscach, na których miały się znajdować silniki dieslowskie oraz betoniarki. Prawdopodobnie chodziło o to miejsce, w którym ja się znajduję 80 lat później. I teraz ostatnie wydarzenia sprzed 2 miesięcy, rozkopanie wentylatorowni właśnie, to co tutaj się wydarzyło, jest dla mnie potwierdzeniem wczorajszego filmu, tego, o którym mówiłem o Głuszycy Zdrój, że prawdopodobnie, nie wiem czy w tym roku, ale niedługo, wspomnijcie moje słowa, będziemy obchodzili uroczyście nadanie nowej nazwy Głuszycy, Głuszyca Zdrój. Jednak wracając do raportu inżyniera Bolewskiego, jak i późniejszych raportów, które mówiły o wydaniu przez Bieruta osobistego polecenia o zapieczętowaniu, odłożeniu na później zasobów znajdujących się między Wałbrzychem a Nową Rudą. Czyli Kotlina Kłodzka miała być takim rezerwuarem właśnie czego? Dlaczego nawet za czasów Gomułki i Bieruta na tym terenie panowała taka zmowa milczenia, która miała coś przechowywać, która miała coś kamuflować na dalsze pokolenia. Wyprawa Kiszczaka z 1981 roku na Górę Sobierz. W Góry Izerskie, w Kotliny Jelenią, znaczy w Przełęcz Jeleniogórską, nie była jedynymi wyprawami, które on zorganizował. Jedną z takich wypraw właśnie było poszukiwanie złota Grunwana, które między innymi przyprowadziło Kiszczaka i jego ekipę dokładnie tu, w to miejsce. W 1953 roku grupa saperów z Kłodzka rozkopuje sztolnię. To jest tak zwany szyb ewakuacyjny. Dlaczego nazwano go szybem ewakuacyjnym? Tego nikt nie wie. Jak sami wiecie, większość eksploratorów, która tu właśnie przychodziła na Sobuń, widzi, że jest różnica w poziomach. Mówimy o tak zwanym uskoku. Mówimy o tak zwanych dwóch chodnikach i tunelach, które do siebie nie pasują. Prawdopodobnie na szybko wykopywano ten chodnik z tej strony, a drugi drążono od wnętrza góry. Będąc teraz właśnie w sztolni kobaltu, bo teraz mogę powiedzieć, gdzie byłem ostatnio, te filmy, które wam pokazywałem w tamtej sztolni, jest to sztolnia, w której wykopywano kobalt. W zasadzie kobalt jeszcze jako materiał, który używa się dzisiaj powszechnie przy leczeniu choroby nowotworowej, w latach 40. był w powijakach. Przez przypadek zauważono, że w takiej wodzie, człowiek wkładany do takiej wody napromieniowanej, komórki rakowe ulegają zahamowaniu, a nawet rak się cofa. Tylko że napromieniowanie powodowało, że dana osoba umierała. I takie eksperymenty prowadzono między innymi właśnie w Świeradowie Zdroju. Właśnie, dzięki za podpowiedź. Właśnie tam prowadzono te eksperymenty. I teraz, jak napisałem ostatnio, Rize to Olbrzym. To się zgadza, słuchajcie, bo gdzie nie pojadę, od Bolesławca po Kudowę Zdrój i dalej na Trutnow, Harachów, mam do czynienia dokładnie z tym samym. Do 1945 roku tajne eksperymenty Niemców, takie miejsca, pobojowiska, takie porozrzucane gdzieś w lesie, o których się nie mówi, o których się nie wspomina, okolice Karłowa, okolice Radkowa są naszprycowane takimi miejscami. Okolice wokół Bolesławca, tu pozdrawiamy Kulawego i jego akcję Ratuj Drzewa. Wszędzie były podobozy, wszędzie były miejsca, gdzie Niemcy mordowali ludzi, słuchajcie, bo to trzeba nazwać po imieniu. I dzisiaj w takich miejscach okazuje się, że są tereny inwestycyjne. Tam, pokaż tam to miejsce. Powstało ujęcie pożarowe o numerze 14. Myślałem, że takich ujęć i takich rzeczy, które to zostały zrobione,
jest 14. Okazuje się, że jest ich 26. Nie jest to, słuchajcie, przypadkowe, że tyle miejsc tutaj jest zrobionych. Teren jest przygotowywany pod bardzo dużą inwestycję. Firma, która tu prowadziła pracę, dostała zezwolenie na rozszerzenie placu budowy, między innymi o tą naszą wentylatorownię, to znaczy wentylatorownię Andrzeja Boczka, który tutaj spędził większość swojego, no nie powiem, że dorosłego życia, ale eksploratorskiego życia spędził tu na tej wentylatorowni. Prawdopodobnie w przyszłym roku tego miejsca nie będzie. Dlaczego? Bo ten strumień ma być uregulowany. Ładnie ma być wyłożony kamieniami. Jeżeli to nastąpi, to ten pas, dajmy na to historyczny, przestanie istnieć. Nie wiem, jak zareaguje na to konserwator zabytków, nie wiem, jak na to zareaguje prokuratura, nie wiem, jak na to zareagują inne organy ścigania. Prawdopodobnie w żaden sposób. Dlaczego to miejsce nie jest ujęte w rejestrze zabytków, w rejestrze, nie jest w wpisie miejsc pamięci narodowej i martyrologii? To jest proste. Dzisiaj się tego nie da zrobić, żeby to w 2 tygodnie albo w 3 tygodnie załatwić. Nie da się tego zrobić. Słuchajcie, te plany, które tutaj powstały do tej inwestycji, która będzie się nazywała Głuszyca Zdrój, prawdopodobnie od 1991 roku były już w zamyśle. Po prostu po upadku komuny osoby, które wiedziały, jakim skarbem tutaj dysponują, przygotowywały sobie podłoże do dzisiaj. Czyli te słynny ich powrót, te słynne zejście w 1945 roku i churalny powrót w 2023, znaczy 25 roku, jest faktem. Nie jest to mitem i legendą. Jednak pozostają dwa wątki. Parapsychologia i tak zwane śpiochy, które pilnują tego terenu. I ten teren, słuchajcie, ma właśnie i takich strażników, i ma swoje legendy. W momencie, kiedy ktoś rozkopał tutaj to miejsce, odsłonił wejście do sztolni. Bo tu nie trzeba być żadnym fachowcem, nie trzeba być żadnym ekspertem, żeby sobie przyjść, troszeczkę tu wbić metalowy pręt i poczuć, że pręt wchodzi jak w kaczą dupę. Czyli jest mięciutko, spada sobie do środka. Druga sprawa. Odwracając ten czop, pokazali nam, że te dwa kominy były drobne. Taki czop rodzi się do miejsca, które jest stoi. Tu dookoła jest tak zwana podsypka. Wszystkie grupy, które 2-3 lata temu, 5 lat temu by mnie zabiły, jakbym wszedł ich tutaj na ich teren, nie interesują się tym. Po prostu wszyscy odpuścili. Jeden siedzi z grochową na czosze, jeden się zapija gdzieś tam w Polsce, inny, no już nie będę mówił, bo mnie chłopaki jeszcze dzisiaj mordę obiją, bo to będzie pewne, jak obejrzą ten film. Po prostu odstąpili od tego tematu. Dlaczego? Czy temat Głuszyca Zdrój jest takim magnesem dla nich, że sprzedali swoje jakieś tam ideały za srebrniki, które dostaną w przyszłości albo już dostają? Nie wiem. Dla mnie, słuchajcie, rozkopanie tego miejsca to jest nieduży wysiłek. Krzyknąć, rzucić hasło 20 z łopatami i jedziemy. Jednak ja tego na pewno nie zrobię. Dlaczego? Ponieważ byłem w środku. I jestem na 100% pewny tego, co widziałem. Nie tylko ja, dziesiątki osób, które tu były, widziały to. Są osoby, które dzisiaj uchodzą za odklejeńców Rize, wiedzą, że co tu jest i dokąd to prowadzi. Wiedzą, że dolny szyb, który prowadzi do uskoku, tu jest wejście. Nie jest przypadek, że to zostało w ten sposób zdewastowane. Ktoś po prostu ułatwił pracę, tylko że nikt teraz tego nie korzysta. Słuchajcie, jest czwartek, są wakacje. Swojego czasu tu było pełno ludzi. Tu paliły się ogniska, tu przyjeżdżali eksploratorzy. Każdy po prostu z namaszczeniem podnosił każdą cegiełkę i był dumny z tego, że odkrywamy historię. A dzisiaj słuchają sobie tam na dole utworów Hello Twoje Radio. Przyjechał ukraiński zespół do Głuszycy i daje koncert. I okej.
I tak jak powiedziałem, będzie tu prezes fundacji Orlen. Przypadek? Dla mnie nie. Orlen teraz inwestuje w Austrii w pewne stacje benzynowe. Orlen inwestuje w technologię źródeł odnawialnych. I teraz się okaże, że te nasze RIZE, ten nasz kompleks jest jednym właśnie z tych elementów, które można powiedzieć będą klucze. Teraz parę dni temu pełen śmiały próbował sobie tu przenocować. Mówi: Darek, nie udało się. Mówię: dlaczego? Mówię: rozpaliliśmy sobie ognisko tam przy stawiku. Mieliśmy zamiar. Siedzieliśmy do 22:30. W pewnym momencie ten. Po prostu jelenie, sarny, jakieś tam dzikie zwierzęta. W pewnym momencie ten stał się coraz silniejszy, dochodził tu z drogi. Po prostu odważył się z kolegą, wyszli na drogę. Okazało się, że jedzie ktoś w mundurze na koniu. Mając w głowie opowieści Andrzeja Boczka o jeźdźcu, którego on tu widział, bo to byli ludzie, którzy tu spędzali z nami dużo czasu, którzy byli przy odkopywaniu u góry studzienki wodnej, betoniarni, odkrywaniu torowiska, odkrywaniu pozostałości baraków. Był to z nami parę lat temu. I tak mówi: Darek, kurde, nie wiedzieliśmy, co robić. Mówi: twoje opowieści o tych twoich szczygach, opowieści Andrzeja Boczka o tym jeźdźcu właśnie, którego oni wtedy widzieli, trochę nas zmroziły. I w pewnym momencie poczuliśmy zapach. Mówi: trupi, śmierdzący, mówi, zapach, który wydobywał się od strony wentylatorowej. Mgła, która zaczęła się podnosić, tu nie ma mgły, słuchajcie, ja tu wiele razy nocowałem, tu nie ma możliwości, żeby mgła się podniosła. Oni widzieli mgłę, gdzieś z tego miejsca. I teraz, wracając do moich historii o hybrydach i wilkołakach, chciałbym wam przytoczyć tutaj jedną jeszcze taką. Jedna z najbardziej takich może szalonych. W 1947 roku grupa śmiałków, składająca się tam z różnych odważnych ludzi, którzy pochodzili z Głuszycy, Jeleniej Zdrój, między innymi z Walimia, postanowili wykraść skarb, który jest schowany właśnie tu na Soboniu. Przyszli w nocy z łopatami, kilofami, właśnie tu, w to miejsce, w którym ja teraz się znajduję. Chodnik był drążny. Nie było to jeszcze wszystko zasypane, nie było to zawalone. Nosiło to jeszcze ślady eksploracji, tak jakby budujący opuścili miejsce wczoraj. No i przystąpili do swojego dzieła. Dwóch weszło do środka, trzech zostało na zewnątrz. Jeden krążył uzbrojony oczywiście po terenie, zabezpieczając teren. Tu trzeba dodać, że przy przepompowni znajdował się posterunek wojska i saperzy znajdowali się w laboratorium. Oni sobie tutaj pod osłoną nocy chcieli to wyszabrować. Przejeżdżały gaziki rosyjskie. No to zachowywali odpowiedni status do danej sytuacji. W pewnym momencie ci, co byli na zewnątrz, zaczęli się niecierpliwić, bo ci dwaj, co weszli do środka, nie dawali żadnych sygnałów. Nie było słychać ani kucia, nie było widać karbidówek, które ze sobą mieli, po prostu one zniknęły. A chodnik był prosty. On się nigdzie nie załamywał. Nie szedł w górę, w dół, ani w bok, tylko szedł w kierunku prostym, szedł do tak zwanego głębszego tunelu. Oni mieli, ich zadaniem było dojść tylko do pewnego miejsca, jakieś 20-30 metrów i w prawej stronie rozkuć ceglaną ścianę. Wiadomo, hałas by był, oni by tutaj na zewnątrz słyszeli. Czas mijał. Ich nie było. W pewnym momencie usłyszeli tak jakby skowyt, wycie właśnie dochodzący z środka. Zaczęli się stąd wycofywać. W pewnym momencie padł strzał. To było ich zabezpieczenie. Ten, który zabezpieczał im tyły, strzelił do czegoś, nie do kogoś. Przyleciał, wystraszony, powiedział, że oni tu są, że trzeba uciekać. W pewnym momencie wywiązała się walka w okolicach, kanonada karabinów maszynowych, strzelanina, właśnie na wysokości laboratorium i przepompowni. Pozostali, ta czwórka, która tu została, już nie myśleli o tych dwóch, którzy weszli do środka, zaczęli biegiem uciekać w dół. Zatrzymała ich ściana, słuchajcie, mgły. Biegli w tą mgłę, zabłądzili, nie wiedzieli, gdzie są, rozproszyli się. Jeden z tych gości, który tam był, ocknął się dopiero pod jedlinką. Był poszarpany, był w odzieży całkowicie zniszczonej i wyszedł na ulicę. Zgarnęła go od razu, dzisiaj byśmy powiedzieli suka, ale to był patrol WOPIS-tu.
Zawieźli go do szpitala na ulicy Leśnej. Byli tam pozostali trzej. Dwóch, którzy weszli do sztolni, nie było. I na to wszystko wszedł generał Prawin. Nie generał Prawin, przepraszam, generał Pliszko. I przeprowadził przesłuchanie. Goście po tym przesłuchaniu wyglądali gorzej, niż by wpadli w łapy hybryd, które ich tutaj atakowały. Ale uzyskał informacje, które go zadowoliły. Gościu lizał swoje rany prawie przez rok. Miał połamane żebra. Do końca życia nosił bliznę na policzku i na żebra. Rękę miał zdeformowaną do końca życia. One palce mu się nigdy nie wyprostowały. Nie chciał o tym opowiadać, co tu się wydarzyło. Jednak już na łożu śmierci, kiedy umierał, opowiedział tą historię. Co się stało z uczestnikami tej wyprawy? Ano wszyscy później, po latach, pobili pewnego przybłęda. Zabrali mu pewien artefakt. I wszyscy po kolei zaczęli umierać. Cała piątka zmarła w ciągu 3 lat. Legenda została. Nie znaleziono tego artefaktu. Przybłęda kręcił się tu jeszcze po terenie przez jakiś czas. Potem zniknął. Jego zwłoki znaleziono pod mostem w Wieliniec Zdrój. I historia by była taką historią, która by w zasadzie gdzieś tam sobie poszła w niwecz, nikt by o tym nie opowiadał. Jednak ekipa, saperzy, którzy odkopywali właśnie Soboń, szukali żołnierzy, którzy przepadli bez wieści. Wtedy podczas tej walki, podczas tej strzelaniny, w 1947 właśnie w okolicach kasyna i przepompowni. W wielkim pośpiechu wykopano tą dziurę, usypano, poszerzono w zasadzie ten wał tutaj i wyciągnięto coś spod ziemi, nie wiadomo co. Był z nimi wtedy młody porucznik wojsk czołgowych z Kłodzka. Potem został jednym z ekspertów, jednym z największych ekspertów, jeżeli chodzi o Rizę. Żyje sobie do dzisiaj. Jednak nigdy o tym nie wspominał. Cały czas pokazywał zupełnie inne miejsca, gdzie należy wiercić, gdzie trzeba prowadzić odwierty. Jednak pewien szczegół, pewna informacja przedostała się do mieszkańców Głuszycy, którzy mieszkali na dole. Znaleziono zwłoki tych dwóch gości, których nigdy nie odnaleziono. Znaleziono ich, słuchajcie, w pasiakach. Byli całkowicie zniekształceni, jeden wyglądał jak upiór. Oczywiście nie żyli, znaleziono ich sierbo. Po czym ustalono, że to są oni, bo obydwaj na klatce piersiowej mieli wycięte swoje imię i nazwisko. Prawdopodobnie zrobili to sami. Z pamiętnika Bartnika wynikało, że ludzie, którzy się przemieniali, to robili, żeby dać innym sygnał, że to są oni, żeby o tym było wiadomo. I teraz ta historia jest, słuchajcie, prawdopodobnie totalnym bełkotem, totalną brednią. Jednak wiele osób boi się tych opowieści. Wiele osób nie chce tego słuchać, nie chce tego propagować. Wiele osób zrobiło teraz naprawdę bardzo wiele, żeby tego miejsca nikt teraz nie uporządkował. Żeby tu nie pokazał się taki Andrzej Boczek z hunterami, żeby zrobili, broń Boże, tu porządek i żeby odkopali to wszystko i pokazali, co się znajduje tu w środku. Bo po co? To jest nikomu niepotrzebne. Za kilka lat, słuchajcie, po tym miejscu nie będzie śladu. Od czasu do czasu tylko będzie informacja, że ludzie, którzy będą przyjeżdżali do Głuszycy Zdrój, ktoś widział dziwną postać w lesie. Kogoś gdzieś tam coś przestraszyło. Ktoś widział jakąś marę. Ktoś słyszał o jakichś strzygach. Ta historia przejdzie do legendy jako miejscowe jakieś tam bajania, że był sobie jakiś tam kiedyś wariat, który siedział na jakimś betonowym stolcu i opowiadał takie rzeczy. Może tak to się skończy. A jestem pewny, że na pewno tak to się skończy. Że za rok, dwa czy trzy pamięć o kompleksie Rize zacznie zanikać. Dlaczego? Bo już dzisiaj widać, że ten szał minął. Teraz widzę błysk w oczach tych, którzy kiedyś tu kopali, którzy kiedyś tu naprawdę spędzali bardzo dużo czasu, mieli ten sam błysk w oku. Tylko, że ten błysk teraz nazywa się kasa. Nazywa się stanowiska. Nazywa się pędem ku karierze. Ktoś im to zapewnia. Ktoś przyjechał z workiem pieniędzy i dzisiaj to robi. Także macie ostatnią okazję, macie ostatnią szansę, żeby przyjechać, zobaczyć, jak wygląda wentylatorownia, jak wygląda betoniarnia, żeby mieć możliwość, żeby porównać sobie betoniarnię z tą sztolnią kobaltu, którą ostatnio żeśmy odkryli. No oczywiście już tam w internecie jest szum, że wszyscy o tym wiedzą, że dziesiątki tysięcy ludzi tam chodzą i każdy o tym wie. No bardzo się z tego powodu cieszę, że takie informacje docierają. Jednak świadectwo tych osób dla mnie jest niczym.
bo oni pokazują jakieś dane internetowe i wiem, że te osoby nigdy tam nie były i nie będą. Nigdy tam się nie zapuszczą, a w internecie, no co, w internecie można wszystko. Prawdopodobnie takie kanały jak mój za jakiś czas przestaną istnieć. Albo się okaże, że mój kanał, żeby istnieć, będzie zawalony reklamami. Będzie tak jak w telewizji publicznej, ciągłe reklamy, tak jak w ogóle w jakiejkolwiek telewizji. Nieprzerwany ciąg reklam, jakichś durnych informacji i bzdurne jakieś seriale. I tak może będzie niedługo wyglądał internet. I gdzieś między reklamami, jako przerywnik, będą takie właśnie informacje. Do tego dążymy. Jednak rzeczywistość jest troszeczkę inna i rzeczywistość opiera się temu, co nam narzuca sztuczna inteligencja i to, co robią ludzie właśnie z pełnymi workami pieniędzy. Można jeszcze przyjechać w takie miejsce i można tą historię gdzieś dalej popychać, można ją jakoś tam odkopywać, można te miejsca w jakiś sposób segregować, tylko najgorsze jest to, że w tych historiach nie ma papierku ze stempelkiem. To tak jakby do zgwałconej kobiety przyszedł ktoś i powiedział, słuchaj, daj mi dowód na to w postaci pisemnej, niech ci gwałciciel podpisze to, że cię zgwałcił. Twoje opowieści dla mnie są niczym. Badanie lekarskie też dla mnie nie ma znaczenia. Daj mi dowód na piśmie, że coś takiego miało miejsce. I właśnie tu, będąc na terenie wentylatorowni, patrzę sobie tu na wentylatorownię i patrzę na ujęcie wody numer 14. Za chwileczkę powstanie tu ujęcie wody 15. A za chwileczkę te wszystkie nowe drogi, które tam są u góry robione, połączą się w jeden pas komunikacyjny. Informacja jest taka, że po to te ujęcia wody są robione, że jak drzewa się powycina, będą to hulały wiatry, które będą roznosiły ogień. To nie są stepy, kuźwa, to nie jest sawanna. Żeby tu od pioruna zapaliło się tysiące hektarów, to nie jest jakaś pieprzona Amazonka, która się paliła 3 lata temu. To są nasze góry, które tutaj sobie po prostu ktoś kiedyś obsiał, a dzisiaj ktoś je wycina. Nie, to jest teren inwestycyjny. Odwierty, które tutaj już mają miejsce, właśnie pokazują. Złoża geotermalne, co za tym idzie, wiadomo, potężne pieniądze. Gaz łupkowy, kolejny temat. Tylko że przypuszczam, że do gazu łupkowego nikt się nie dobierze, bo to jest naprawdę ostateczność i degradacja środowiska już na taką skalę, że krękajcie narody. Jednak antracyt. To jest właśnie te główne bogactwo i skarb tej ziemi. Węgiel koksujący, węgiel ropodajny, roponośny. Węgiel, z którego można było w czasie już II wojny światowej robić paliwo do samolotów odrzutowych. Z węgla. Nie wszyscy sobie zdajecie sprawę, czym jest antracyt. Polska dzisiaj powinna być jednym z najbogatszych państw w Europie. Dzięki antracytowi, dzięki wodzie, dzięki zasobom naturalnym, które mamy. My powinniśmy być teraz takim przodownikiem w produkcji grafenu. A co my robimy? Żremy się jak wściekłe psy. O co? O jakąś onucę, którą ktoś nam rzucił. Jakiś pan przyjeżdża z workiem pieniędzy i daje nam swoją onucę i po prostu wszyscy są zachwyceni. Wszyscy dokładnie padają na kolana, zauroczeni zapachem tej onucy. Czy o to w tym wszystkim ma chodzić? Przypuszczam, że raczej nie. Takich wariatów, słuchajcie, jak ja, jest kilku, kilkunastu. Tylko kto ich słucha? Wy, którzy tam jesteście sobie po drugiej stronie odbiornika, które traktujecie to jako sobie ciekawostkę, jest wśród was kilku zapaleńców. Spotykam ich. Spotykam ich na swojej drodze. Słuchajcie, i to jest niesamowite. Dzisiaj byłem na Ślęży. Spotkałem parę osób. No nie da się przed wami uciec. To jest takie, już nie jestem w stanie po prostu mówić nie, to mój brat, jestem jego bratem. Także to byłem ja. Także to jest takie fajne. Ale wracając do historii tej, która rozegrała się tutaj w latach właśnie 34-45. Wszystkie te prace, które tu były prowadzone, były tajnym projektem. Jak ja słyszę o tym, że to był taki majstersztyk mający na celu wyprowadzić pieniądze z Banku Trzeciej Rzeszy, to po prostu na kolana się pada. Nie da się z tym walczyć. Kolejny temat, że to była kwatera Hitlera, że to miał być przeprowadzony, przeniesiony przemysł z okolic Hamburga, Hanoweru, bombardowanych miast, miał być tu przeniesiony do tych tutaj hal, które tu powstaje. Do czego? Do tych popierdółek, które tutaj są wykopane? Do tych prymitywnych tunelików, które tutaj są? To nie jest to. Część z tych tuneli prowadziły do gotowych hal, które tu powstały nie wiem kiedy. Część tych tuneli były tak zwanymi tunelami ewakuacyjnymi, które kopano w wielkim pośpiechu. Jeżeli sobie kiedyś przejdziecie, zadacie taki trud, przejdziecie sobie właśnie stąd, z Sobonia,
pójdziecie na zimną wodę i później z zimnej wody trasą kolejki wąskotorowej pójdziecie na osówkę. Zobaczycie, że po drodze jest takich wykrotów około 60. To nie był materiał, nie było po to, żeby ktoś sobie wykopał kawałek szutru i podsypał drogę. Nie, to nie było po to. Tak samo jak znajdziecie takie betonowe kręgi, które tu są wszędzie dookoła. Nie, nie przywożono w tym sadzonek z Austrii świerków. Nie, to były wszystko systemy wentylacyjne. Jeden z najbardziej takich znamiennych, który Wam ostatnio pokazywałem na zimnej wodzie, jest zniszczony. Jakieś gamonie się do tego dobrały i udowodnili, że to można zamknąć, bo ja powiedziałem, że to jest niezniszczalne przez naturę, ale przez jakiegoś kołka złomem w łapie, no niestety jest to zniszczalne. Zniszczyli to, rozwalili kilka tych elementów. Wszystko można zniszczyć. Jednak to jest dowodem dla mnie, że nikomu już na tym nie zależy, żeby odkryć tą tajemnicę. Rzuciłem ostatnio hasło. Przyjedziemy i weźmiemy łopaty, odgruzujemy jeden, dwa weekendy. Nie ma chętnie. To znaczy ze Starej Gwardii, bo jakbym rzucił teraz hasło, słuchajcie, przyjeżdżamy, tu ryjemy, to mogę się założyć, że więcej łopat i kilofów by to było niż w czasach Złotego Pociągu wykupionych w Castoramie i innych marketach. Ale nie o to tu w tym wszystkim chodzi. Właśnie ten myk, który teraz, no mnie też troszeczkę tak, nie powiem, że załamał, że rzucił mnie na kolana, ale to jest właśnie to, że o tym władza doskonale wie, co tu jest. Doskonale wiedzą o tym, co tutaj się znajduje. Wiedzieli i wiedzą. Będą teraz z tego korzystać. Tylko pytanie, dlaczego nie korzystano z tego w latach, kiedy Głuszyca leżała na kolanach i bezrobocie sięgało tutaj minus 300%? Dlaczego wtedy nikt nie przyszedł? Nawet to nie trzeba było inwestować, tylko powiedzieć, słuchajcie, mamy to i sami własnymi siłami jako Polska możemy to zrobić. Jaki kapitał teraz za tym stoi? Kto za tym stoi? Ilu ludzi wylądowało w Stroniu Śląskim czy w Bolesławcu w Domu Wariatów, którzy opowiadali o tych rzeczach, które tu się działy? Głuszyca, był psychiatryk. Tam siedzieli ludzie, którzy opowiadali o tym jeszcze w latach 50., 60. No ja jedynie miałem okazję uciekać przed Bucianem. Znałem Jareckiego, no czyli dwóch oszołomów największych, jacy tu byli. Jednak żyją tu ludzie, no moja mama dzisiaj tak samo zebrała się troszeczkę na szczerość i zaczęła opowiadać o tym, jak oni tu przyjechali w 45 roku. Jak mieszkali w Wałbrzychu na Białym Kamieniu. Zaczęła mi opowiadać o pielgrzymkach Niemców właśnie do lasu. Zaczęła mi opowiadać o tym, jak stary Weiss miał w Wałbrzychu jatkę i pierwszy taki lombard, gdzie okradał ludzi, a jego syn w tym czasie był w ochronce dla dzieci żydowskich na ulicy Leśnej dzisiejszej. No mówię tak, albo się babci zbiera na tamtą stronę, albo wzięło ją na szczerość. Także jest dużo tych historii. Był tutaj sobie swojego czasu taki pan, były więzień obozu najpierw Auschwitz, potem w Grozrozen. Nie będę używał nazwiska, bo jego córka jeszcze tu mieszka na tym terenie, ale mieszkał dokładnie w tym samym domu, gdzie ja. Dwóch w sumie było. Jeden opowiadał o tym, co działo się tu w górach, a drugi opowiadał o tym, co działo się w Grozrozen w obozie. O chaosie, o bałaganie, o tym, jak więźniowie sami się pilnowali, o tym, jak byli spanikowani Niemcy, jak bali się tego, jak panicznie bali się tego, jak transport jechał właśnie z Grozrozen tu gdzieś w góry, jak zabierali tajemnicze pojemniki, jak wartownicy niemieccy się panicznie bali tych pojemników. Opowiadali mi o jeńcach, którzy, to znaczy mi, to są przekazy, którzy na klatkach piersiowych wycinali sobie, wyrywali swoje imię i nazwisko. Dlaczego? Odsyłam tu do pamiętników Patnika. No to jeszcze większa brednia, którą sam wymyśliłem i sam napisałem. Jestem lepszy niż Lundlum, King i jeszcze ci wszyscy inni, którzy pisali książki sensacyjne. Takie coś. I w każdym bądź razie, no właśnie, w każdym bądź razie co? Co dalej? Nie wiem. Słuchajcie, siedzimy sobie teraz tutaj na tych kamulcach, patrzymy sobie na to wszystko dookoła, jednak czuć te spojrzenia. Cały czas ja mam takie wrażenie, że ktoś mi się przygląda. Mam takie wrażenie, że gdzieś tu wylezie zaraz Jarecki z tych krzaczorów albo wylezie ktoś inny. I zacznie mi znowu coś pitolić po francusku, niemiecku albo po jugosłowiańsku. Słuchajcie, tacy ludzie tu po II wojnie światowej włóczyli się tu po lasach. Takich wariatów tu było dziesiątki. Wyłapywano ich i wywożono. Jak dokąd? Nie wiadomo. Nikt żadnych zapisków nigdy na ten temat nie prowadził. Na temat tych pięciu gości tutaj, co właśnie przeżyło tą historię, bardzo mało osób opowiada. W zasadzie z tej piątki już nikt nie żyje. Ich dzieci się porozjeżdżały, są dużo starsze ode mnie. Jednak kiedy żeśmy tak sobie usiedli z takim gościem, zaczęliśmy o tym rozmawiać, mówi, słuchaj, moja babka cały czas o tym mówiła. Cały czas opowiadała o tych pięciu gościach,
którzy wyszli, sześciu gościach, którzy poszli na Soboń, mówi szukać złota, a wróciło ich tylko czterech. Później opowieści właśnie o gościu, który znalazł ten artefakt i przyniósł go na ulicę 11 listopada. Został bardzo dotkliwie pobity. A ci goście ten artefakt mieli odnieść w miejsce, z którego on je przytargał, a oni to spieniężyli. I efekt jaki był? 5 lat wszyscy umarli. Także coś w tej opowieści może jest. Teraz odnośnie złota, które gdzieś właśnie tu w tych górach jest schowane. Wielokrotnie opowiadałem tą historię, którą był zafascynowany Heinrich Himmler. Oglądał sobie kiedyś myszkę Miki, którą goniły wściekłe wilki. A wiecie, te bajki takie, te, które były z lat 30. Właśnie myszka Miki była taką postacią właśnie pozytywną. Te wilki były negatywne, jak zawsze. Tylko, że Walt Disney przekazywał, wtedy już był pewien przekaz. Wszystkie walki Disneya zawierają pewien przekaz. I on był zafascynowany tym, że myszka Miki uciekając rozrzucała złote monety na boki. Wilki po kolei zaczęły na te monety się rzucać. I główny cel w pewnym momencie był bezpieczny. Bo wilki rzuciły się na złoto. I Himmler właśnie pod koniec wojny powiedział, że nic nie będzie tak pilnowało i nic nie będzie takim największym wartownikiem ich tajemnic jak złoto. I wtedy powstają, słuchajcie, opowieści o złotym pociągu, o bursztynowej komnacie, o sztolniach pełnych złota. Tylko to do dzisiaj funkcjonuje. Do dzisiaj te opowieści są. Ludzie, słuchajcie, z otwartymi oczami, zaciśniętymi zwieraczami siedzą przy ognisku, słuchają moich opowieści, ściskają w ręku kilofy i tylko czekają na hasło start. I nieważne, ja bym, słuchajcie, tu powiedział, słuchaj, ryj, nieważne, ryłby do upadku, dopóki by wytrzeźwiał, potem by się znowu nałoił i dalej by rył, kuźwa, bo znam takich dzików, nie? Jednak w jakim celu i po co? Takie te dewastacje, które następują. Słuchajcie, ta kopalnia kobaltu, w której żeśmy byli, po prostu jest niesamowita. Tam się zatrzymał czas, tam zatrzymała się historia, ona jest tam wypisana, można powiedzieć, w każdym zaułku i zakamarku. Tam nie ma szabrowników. No, powiem wam, że tam zapuszczają się ludzie, którzy szukają minerałów i znajdują. Jest to teren zamknięty, bo to jest park narodowy i za eksplorację jakąś tam taką ciężką, inwazyjną, tam jest chyba 5000 mandatu i skierowanie sprawy do Sądu Grodzkiego czy jakiegoś tam innego. Jednak tak samo jak tu, są miejsca, gdzie ja bardzo rzadko chodzę. Ostatnio zapuściliśmy się w parę takich miejsc i nie ma dowodów, że ktokolwiek tam się zapuszcza. Od czasu do czasu znajduję tylko pojedyncze znicze. W okresie czego? Halloween? A po naszemu to będzie Wszystkich Świętych. No widzicie, do czego już doszło? Masakra. I ostatnio tak żeśmy sobie poszli na przełęcz marcową, jesienią w zeszłym roku i w miejscu właśnie, gdzie ma być zbiorowa mogiła. Wskazywałem to kilka razy, to miejsce odpowiednim organom, nikt się tym nie zainteresował. Pojedynczy, malutki lampionik. I co się okazuje? Tam jest ujęcie wody numer 12. Nie, tu jest 14, 12, 13, tam jest 11. Tam jest 11. Teraz na zimnej wodzie powstają kolejne. Nad Osówką kolejne. A największe takie, można powiedzieć, ujęcie wody, które zostało zrobione, które zamyka wejście do podziemnego świata, to jest w Ludwikowicach Kłodzkich. Te baseny i te stawy, które tam stworzyli, przy okazji zawalając wejście do kopalni, które tam się znajdowało. Historia Ludwikowic została już zamknięta. Dlaczego? Odwierty, które tam zostały przeprowadzone, potwierdzają bytność gigantycznych złóż minerałów, które dzisiaj mają holendarną wartość. Kiedy tam ruszy wydobycie? Nie wiem. Wiem tylko, że nic nie wiem. Także w każdym bądź razie wracając tu do tych historii o wilkołakach, strzygach, one nigdy nie przeminą. Dlaczego? Bo codziennie ktoś doznaje tutaj czegoś. Ktoś chodząc po tych lasach, nocując w tych lasach, przeżywa jakieś tam swoje te historie. Później one zostają wyolbrzymione i one jak lawina zalewają później internet. W pewnym sensie fajnie. Bo inni fascynaci takich miejsc przychodzą na zasadzie, że pójdziemy obejrzeć sobie wilkołaka, a okazuje się, że znajdują ruiny. Dociekliwi sięgają w historię, rozmawiają z miejscowymi, starają się dowiedzieć, co to jest. Inni łykają wszystko jak głodne pelikany z internetu. Trafiają na Dariusza Kwietnia albo pod wpływem opowieści Dariusza Kwietnia przyjeżdżają w takie miejsce. Jest to fajne, jest to takie budujące, jednak
ilość tych opowieści jest coraz większa. Także jeżeli ktoś będzie miał ochotę jeszcze w te wakacje przyjechać sobie, zobaczyć jak wygląda wentylatorownia, padnie pytanie z waszej strony, kto to zrobił? A moje pytanie będzie, dlaczego wy teraz tutaj, mając taką możliwość, nie drążycie tematu dalej? Będzie pytanie, dlaczego nie zostali winni podciągnięci do odpowiedzialności? A moje pytanie będzie takie, dlaczego nie przyjedziesz i nie znajdziesz tu na miejscu odpowiedzi na to pytanie? Sam przyjedź, weź łopatę, kilo, poryj, zobaczysz jak to jest. Ktoś naprawdę zrobił tu wszystkim niedźwiedziom przysługę. My przez lata planowaliśmy rozbicie tego czopa młotkami, kilofami, niejednokrotnie jechaliśmy jakimiś tam udarowkami, to nic nie dawało. Ktoś robił tu odwierty. Potwierdził, że jest pusta przestrzeń pod spodem. Legendy, które wokół tego narosły. Może ktoś wystraszył się właśnie tego, że to będzie tak jak z tym złotym koniem na wzgórzu, który jest cały ze złota. Wystarczy tylko, przepraszam, grzywę miał ze srebra i stalowe podkowy. Może to jest takie jak taplarscy właśnie, którzy zawsze siedzieli gdzieś tam wystraszeni wieczorem i mówili o tym złotym koniu, że się okaże i będą rozczarowani, że przyjdą, rozkopią górę i nic nie znajdą. Może ten strach jest. Tylko, że tu jest jedno małe kuku. To na pewno coś jest. Bo tam jest, tam jest, tam jest. Jeżeli teraz tu pójdziecie sobie po okręgu, zaczynam coraz bardziej wierzyć w to, że tu znajdował się wiadukt na wprost. Dlaczego? Tu była ostatnia sztolnia. Tam była drążona następna. Jeżeli pójdziecie po takiej podkowie, przejdziecie sztolnię, betoniarnię, tak zwaną akumulatorownię, naprawiali lokomotywy i trafiacie na te dziwne kamieniołomy, które tam są. Na te dziwne wyrobisko, które tam się znajduje. I opowieści o tym drewnianym moście, który jest lokowany między Osówką a zimną wodą, tam był wiadukt kolejowy. Tam na pewno przejeżdżała ciuchcia. A most drewniany, wybudowany na prędce, coraz bardziej się utwierdzą, że był tu. Żeby skrócić sobie drogę, tu, z tej sztolni, na wprost do tego, co tam się znajdowało. Nie wiem, czy to było dla wąskotorówki, czy tam mieli się tylko przemieszczać pracownicy, nie wiem. Ale znam to opowieści, że w 1946 roku pozostałości tego wiaduktu, mostu drewnianego tu były. Były porozrzucane belki. Słuchajcie, ja jestem za młody, żeby pamiętać tamte rzeczy, ale coś takiego w opowieściach mieszkańców do dzisiaj funkcjonuje. Także jeżeli ktoś będzie chciał tą historię sobie utrwalić, zapoznać się z nią, to jeszcze teraz ma tą możliwość, bo gwarantuję wam, że jak powstanie Głuszyca Zdrój, a powstanie, to jestem tego pewny. I przyjedziecie kiedyś tu, nikt o tym wam nie powie. Nikt wam tego nie pokaże, nikt wam tego nie wskaże. Bo już będzie za późno. Będzie tak, jak jest właśnie we wszystkich tych kurortach, do których jeździcie. Są pałace, są domy zdrojowe i jakieś tam opowieści miejscowych lokersów, że pod tym domem zdrojowym znajduje się to, pod tym domem zdrojowym znajduje się tamto. Ale po co to drążyć, po co do tego wracać? Ja pracuję właśnie w tym domu zdrojowym. Ja mam kasę z napełniania butelek tą wodą. Mnie to nie interesuje. I kiedyś prawdopodobnie będziecie mieli do czynienia z nowym, które zakryje stare. Prawdopodobnie tak będzie. Tu jest droga. Tu jest u góry, pokaż to właśnie. Znajduje się wejście do sztolni na Soboniu. Za chwileczkę tego nie będzie. Za chwilę nawet już nie będzie przeszkodą Gacek, czyli nietoperz, który tam mieszka. Sztolnia zostanie zasypana ze względów bezpieczeństwa, żeby żadne świry tam nie wchodziły, bo to jest nikomu niepotrzebne. Dzisiaj taką, no nie wiem, takim rozrzewnieniem, słuchajcie, sobie tak tu usiadłem, popatrzyłem na to wszystko, popatrzyłem na ten nowy staw, na tą nową drogę, na ten punkt czerpania wody. A jeszcze parę lat temu my z wypiekami na twarzy, saperkami wykopywaliśmy tu łuski, wykopaliśmy pociski, wykopywaliśmy jakieś hełmy, pozostałości zasobników na maski przeciwgazowe. To jak robiliśmy tą naszą słynną akcję, generał znalazł dwa hełmy niemieckie z napisem TOT, czyli to były hełmy zielone organizacji TOT. Także temat
tajemnic tego terenu nie został, słuchajcie, wyczerpany. Te tajemnice cały czas tutaj są. No ale jeżeli ktoś przyjeżdża z tacą pełną kiełbasek, jeżeli ktoś przychodzi z kegiem pełnym piwa 10 km stąd, kogo będzie interesowało to, co tutaj się znajduje? I za chwileczkę, słuchajcie, taka historia pewnego cmentarza żydowsko-ewangelickiego, na którym postawiono plebanię. Dzisiaj na części, której nie ekshumowano, jest parking samochodów. Dzisiaj ludzie, którzy bawią się super, nawet nie mają zielonego pojęcia, że miejsce, w którym się znajdują, jest miejscem byłego cmentarza. Na biegu zostały zakryte jakimiś tam plandykami grobowce, żeby tego nikt nie zobaczył. Tak dzisiaj wygląda właśnie historia. Jak cofniecie się do moich starych filmów sprzed lat, znajdźcie sobie miejsce, jak to miejsce wyglądało w oryginale. Przed pierwszym remontem, takie filmy jeszcze są, tylko musicie się cofnąć na moim kanale, jeżeli jeszcze są te filmy. Cofnąć się 12 lat wstecz. Znajdziecie moje pierwsze filmy, które tu były kręcone. Jak to wyglądało drzwiej, a jak wygląda dzisiaj. Pamiętam takie rozczarowanie jednego z ludzi, jednego z takiego kreatora, który na tym terenie budował historię w zasadzie tego obiektu. Jak to zobaczył, powiedział mu, przecież to nie ma racji bytu. Mówi, jedna porządna zima, jeden porządny mróz, porządne ulewy, przecież ta popierdółka się rozsypie. W pewnym sensie ma rację, bo praca musi cały czas iść do przodu. Woda powinna się przelewać tu górą, a nie iść pod fundamentem. Jeżeli sobie strumyczek drąży tam jakąś dróżkę, za jakiś czas powstanie tu wielka wyrwa. I tu będzie znowuż wielka kupa zgile. Wielokrotnie, wiele inwestycji, które tu były robione, właśnie tak wyglądało. I jak to będzie wyglądało jutro, pojutrze, za rok, za dwa? Nie wiem. Jeżeli te wszystkie inwestycje, o których tu się nasłuchałem, wypalą, naprawdę zapomnimy o kompleksie Rize. Bo tego nie będzie. Bo ważniejsze będą właśnie takie inwestycje. Jeżeli ruszy w pewnym momencie inwestycja pod nazwą właśnie ta, jak ona się nazywa, geotermia, to będzie coś, co będziemy nazywali Głuszycą Zdrój.